uczynił niebo i ziemię, wszystkie kwiaty i zwierzęta pod niebem i na ziemi. Stworzył piękne i gorące słońce oraz radosny plus strumyka, zabawne motyle, które siadały na kolorowych kwiatach i światło w traku nad ranem. A gdy Bóg zobaczył, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre, pragnął podzielić się swoją radością i miłością z kimś wyjątkowym. Lecz wciąż było takiego nie było. Wreszcie Bóg rzekł, uczynił człowieka to nasz obraz, podobnego nam. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży Gospodu. Stworzył mężczyznę i kobietę. Lecz ludzie nie ufali Bogu i dali się z nim zwiążoni, który kazał im zerwać owoc zakazanego drzewa. Pan Bóg zasmucił się bardzo, bo ci, których kochał, musieli odejść z ogrodu, ale obiecał, że nie zostaną sami, nie stanie im się krzywda, a wybawi ich Jego Syn. Posłał Pan swoich proroków, więc zapowiedzieli radość wielką. Przyjdzie Pan Jezus. Żadnych widy, jestem aniołem. Tak, a ja rumakiem. Oj, widzisz, anioł, mój
pan Józef musi kawał drogi. Na ziastkę babcia robi spis ludności. Każdy ma je, gdzie się urodził. I na niego wypadło Betleje. Kawał drogi, jedę tam dojdę. Mam jeździe żonę Maryję, oj mam złe przeczucia. Szybko świeżego siarka nie skosztuje. Musisz być dzielny, osiołku. Maryja jest kimś bardzo ważnym. I urodzi wspaniałe dziecko. To będzie syn samego Boga. Kogo? Te, anioł, ty dalej wkręcasz, co? Jak Bóg może mieć syna? Jeszcze nie wybrałeś, żebym go poniósł. Dziwny jesteś. Faktem jest to, że znowu muszę ci kawał drogi. Kiedy oni na to wpadną, że konie są lepsze i szybsze. Albo coś na kółkach mogliby wymyślić, albo... Oj, osiołku, to dzieciątko wybrało właśnie ciebie, zwykłego osiołka. Nie bój się, Maryjo, Pan nad nami czuwa. Nie boję się, Józefie. On swoim aniołom rozkazał, żeby nas strzegł na wszystkich naszych drogach. Przepraszam pana, ja już wszędzie szukam.
szukałem i nigdzie nie ma miejsca dla Maryi. Ona jest po urodzi, a jest... Ona jest po urodzi Jezusa, ale nikt ich nie chce, nie potrzebuje. Czy nie ma Pan może... Widzi Pan, mam 6 dzieci i wszyscy śpimy w jednym pokoju. Ja sam nawet nie mam poduszki. Nie mogę zaoferować Pana żonie nic godnego jej osobie. Jedynie tą szopkę. Jest tam ciepło, jest siano i możemy tam jakoś urządzić. Wiem, jakie to uczucie, gdy dodzi się dziecko. To tyle szczęścia. Tak, to właśnie to miejsce wybrał Pan. W takim razie chodźmy. O, przyjemne pewnie, że był jakiś koledzy. Narodzi się Wam Zbawiciel, którego
oczekiwaliście. Chwała Bogu na wysokościach. Panowie, zbierajcie się, co tak jeszcze siedzicie? Śpieszmy się. Jeśli to wszystko prawda, to narodził się ten, który nas ocalił. Ciemności. Spójrzcie, jaka gwiazda nas wypleje w pole, to pewnie tam powinniśmy iść. Tak, to tam. Tato, a dlaczego my jesteśmy na paszczurku? Przecież my jesteśmy biedni. Nie wiem, synku. Może właśnie tych biednych chciał odwiedzić. Skoro nie mamy nic, to może chce się na wszystkim? Ja myślę, że on specjalnie do nas przyszedł. Przywitać. A teraz idźcie, nie zwlekajcie i wracajcie czym prędzej.
Jakoś nieprzyjemny był ten król. Nie no, co ty, na tym ciastkiem poczęstował miły całkiem. Ja nie o tym mówię, nie ufam. Chyba nie powinniśmy do niego wracać. Chyba masz rację, chodźmy. Gwiazda znowu wskazuje drogę. No i sprawa załatwią. Oj Herodzie, i na co ci korona? I płaca ogromna. Jak bogat na ciastko chciałeś sprzedać, tak łatwo wszystkim jest zrezygnować z Chrystusa? Byle im było dobrze. A teraz chodź z nami, przyszłość spędzić. Ale jak to? Obiecaliście, że będę miał koronę, że będę władcą na zawsze. Co wy teraz? Gdzie mnie prowadzicie? Czy ty kiedyś widziałeś, że diabeł chciał dobrze człowieka? Zrobiłeś za nas brudną robotę, a teraz otrzymasz odpowiednią zapłatę. Zostawcie mnie, ratunku! Głodny jestem, chociaż to chyba za mało było.
Zatrzymaj się tam. Jesteśmy niedaleko. Gwiazda się zatrzymała. Spójrzcie. A ja sobie wypraszam. Panie, przynosimy Ci złoto godne władcy, kreśliła moją przyjazną i mil na uczelnię, chroni ciało Twoje. Mamy pieniądze i mamy władzę, ale czymżeż to, Panie, przed Twą potęgą dobroci i miłości? Pozwól nam, Panie, cieszę się razem z Wami i w tym wspaniałym dniu, kiedy najpotężniejszy król do najmniejszych, najsłabszych przychodzi. Tańczmy i śpiewajmy, Bóg rodzi się jak człowiek, radujmy się.